Witam bardzo serdecznie. Wtorek, 7:30. Jasi, Ola idą do przedszkola. Witam, droga mamo, drogi tato. Poczekam, czy już ktoś będzie, jest ze mną. I dzisiaj po raz kolejny, już piąty, spotykamy się o tym, żeby porozmawiać, jak to jest w przedszkolu i co zrobić, aby nasze dzieci w przedszkolu czuły się bardzo dobrze. Drodzy Państwo, witam już pierwszą osobę, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Muszę powiedzieć, że dzisiejszy live nie potrwa długo. Będziemy mówić o takich bardzo ważnych rzeczach, na które warto zwrócić uwagę, a mianowicie o ubezpieczeniu dziecka. Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy ubezpieczenie dziecka w przedszkolu będziecie Państwo, że tak powiem, część zobligowani do podjęcia decyzji, czy ubezpieczacie, czy nie ubezpieczacie, czy w tych aspektach, tak? I ja chciałabym tu zabrać głos. Mianowicie, drodzy Państwo, nauczyciele wychowania przedszkolnego to są osoby, które mają niesamowitą intuicję i nawet jak stoją z tyłu, to widzą, co dziecko w danym momencie robi. Ale są też, mają 25 dzieci pod opieką i nie są w stanie, chociaż bardzo się starają, wszystkiego wychwycić. To z jednej strony. Z drugiej strony, chociaż muszę powiedzieć, że to jest tak intuicyjne, że siłą rzeczy my gdzieś czujemy, że coś któreś dziecko potrafi zrobić. U mnie w domu nawet mój małżonek się śmiał, że ty nawet nie widzisz, a wiesz, że ja coś skrzywię się albo coś. Syn tak samo mówi, mamo, jesteś niemożliwa, bo to mamy, gdzieś to nauczyciele mają. Ale do czego to mówię? Że nie jesteśmy w stanie przewidzieć każdej reakcji dziecka i nie jesteśmy w stanie tak pilnować, żeby... No nieraz jest taka sytuacja, że dziecko gdzieś tam siłą rzeczy się zakręci i coś może sobie zrobić. I miałam takie przypadki, że dziecko na takim bujance tak się rozchłuśtało, że przecięło łuk brwiowy, mimo że wiedziało, znało zasady, bo dzieci przed wejściem do ogrodu przedszkolnego znają zasady zachowania się w ogrodzie, wiedzą, jak się należy zachowywać, wiedzą, a czy stosują, no różnie z tym bywa. Do tego wszystkiego mojej koleżanki córka tak niefortunnie podczas zabaw w przedszkolu się przewróciła, złamana ręka. Także takie urazy w przedszkolu, mimo że dzieci są bardzo pilnowane, są, może były, są i będą. I na to musimy zwrócić uwagę i można powiedzieć, że po części się zabezpieczyć, w sensie dla Państwa to takie zabezpieczenie. Po co jest to ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest, drodzy Państwo, po to między innymi, że gdy coś się stanie takiego niefortunnego z dzieckiem, żebyście Państwo mogli skorzystać z ubezpieczenia, żebyście Państwo w momencie, kiedy okaże się, że na przykład pracujecie i potrzebujecie wziąć zwolnienie lekarskie, żeby to ubezpieczenie pokryło Wasze straty, a jak się okaże, że na przykład czy babcia, czy dziadu nie mogą z dzieckiem być, więc ten czas, kiedy z dzieckiem trzeba zostać w domu, żeby ono po prostu zrekompensowało. Ja mam tutaj wypisane kilka ważnych punktów. Pozwolę sobie te punkty przeczytać, żeby też Państwu pokazać, że ubezpieczenie jest bardzo istotne, żebyśmy wykupili, ale w sposób mądry. I teraz tak, jeżeli chodzi o ubezpieczenie dzieci, to ubezpieczenie dzieci bez względu na wiek powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb rodziców. Żadne ubezpieczenie nie ma na celu zarobienia na nim. To trzeba też wziąć sobie pod uwagę. Ubezpieczenie powinno być ochroną, rekompensatą za poniesione koszty związane z leczeniem, z rehabilitacją. To też musimy wziąć pod uwagę. Właściwie to dla nas, rodziców, dla naszego dobra. Ubezpieczenie powinno być także uzupełnieniem za stratę zarobków rodziców, którzy muszą zająć się leczeniem, opieką i rehabilitacją dziecka. Kolejna rzecz. Każdy z Państwa, to trzeba tu też zwrócić uwagę, zatrudniony jest na innej podstawie. Część ma własną działalność, zatem i utrata dochodów w sytuacji kryzysowej jest inna. A jak tu, tak jak wspomniałam, a jak trzeba wykupić drogą rehabilitację, bo dziecko niefortunnie złamało rękę, nóżkę, czy no nie wiem, coś się wydarzyło, czy coś w kolanku, na pokrycie, weźmy to po prostu w ten sposób, że może czasem nie warto wykupić tego tańszego ubezpieczenia, tylko wziąć
poprosić o radę specjalisty, profesjonalnego agenta, który Państwu krok po kroku wyliczy i powie, ile będzie kosztowało to ubezpieczenie. Co jest jeszcze ważne, to co wspomniałam, że każde ubezpieczenie powinno być dla Państwa skrojone na miarę, tak? Na Wasze potrzeby, takie indywidualne. I to co wspomniałam, wykupić świadomie, poprosić o wsparcie specjalisty. Dla mnie miałam takie doświadczenie, że miałam dziecko, które nagle zachorowało na bardzo poważną chorobę nowotworową. Mama musiała zrezygnować z pracy. Ale żyć trzeba. Dziecko potrzebuje wsparcia, dziecko potrzebuje odpowiednich leków. Miałam dziecko, które zachorowało na chorobę genetyczną. Ja też adekwatnie. Miałam dzieci, tak jak wspomniałam, jedno złamało rączkę, drugie rozcięło łuk brwiowy. W związku z tym zwróćmy na to uwagę, że ubezpieczenie dziecka jest wtedy 24 godziny na dobę i w ten sposób nieraz warto te pieniądze wygospodarować i zabezpieczyć się po prostu. Zwracam Państwu na to uwagę, bo uważam, że to jest bardzo ważny aspekt, a teraz mamy jeszcze 2 tygodnie, bo do końca września na te ubezpieczenia, drodzy Państwo, musicie się zdecydować. W związku z tym macie czas na przemyślenie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wierzę w to, że ta dzisiejsza informacja będzie dla Państwa jakąś wartością i da taki moment zastanowienia się i przemyślenia. I nim Państwo wykupicie to ubezpieczenie, dopytajcie, co ono obejmuje, jaka jest kwota ubezpieczenia, czy tam suma ubezpieczenia, co ona mi da w przypadku różnego rodzaju problemów. Także tutaj chyba uważam, że nie da się zaoszczędzić. Tu jednak trzeba pomyśleć tak, żeby dobrze to dopasować i spać spokojnie. Zapraszam Państwa już na kolejne nasze spotkanie w przyszłym tygodniu, we wtorek o 7:30. Te filmy znajdziecie Państwo również na YouTube. Ja jestem wdzięczna za każdą subskrypcję, za komentarz, za kciuka w górę czy serduszko. W ten sposób Państwo mi pokazujecie, że to, o czym ja mówię, daje Państwu wartość i żebym widziała, że to ma sens. Tak? Ja do tej pory widzę, że tam Państwo komentujecie, także dla mnie to jest ogromne wsparcie i za to bardzo serdecznie dziękuję, zapraszając na przyszły tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.